witacie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Bildhammer i Korrosol. Ciekawy Dionizer. Dlaczego? Bo właśnie on jest dla mnie królem. Uwielbiam go. Ale królewską ma też cenę. Stuwa. Stuwa z wysyłką. Jeżeli masz na miejscu, musisz wystrzelić 89 zł, więc nie jest to mało. Niestety. Ale produkt, tak jak było widać, jest mega wydajny. Kolejna rzecz. Zapach. Tu jest bardzo fajna sprawa, bo wąchając go, słuchaj, bardzo, ale to bardzo, w sumie to praktycznie prawie że identycznie pachnie jak ADBL Light, którym właśnie sprawdzam zawsze test przy Dionizerach, jak zebrałem. Dokładnie, zaraz po tym królu jest właśnie ten ADBL, którego uwielbiam. Naprawdę jest mega fajny. Jeżeli nie miałeś, polecam. Ten produkt naprawdę zapachem przypomina mi tego ADBL-a i tutaj doszukać się jajca jest ciężko. Zapach jest fajny. Płynność taka niby żelowa, niby płynny taki, kurczę, sam tak wygląda, jakby sam nie wiedział, czy jest piękny, czy mądry ten produkt. Ale właśnie dlatego można go stosować i na lakier, i na felgi. Do tego jest bezpieczny dla każdej powierzchni, na którą ją położysz. Czy to będzie plastik, czy to będzie folia, czy to będzie opona, felga. Nie robi bałaganu. Pod tym względem jest fajny. RRC, którego porównywałem, ja bym został tylko przy felgach. Nie mieszałbym nigdzie więcej, tylko felgi. Co do wybierania lotnej rdzy. Właśnie na filmie to tak było widać, jakby, kurczę, on nic nie zbierał. Zero. Przy RRC piękne kluseczki takie krwawiące, było widać, że coś tam wypracował, a tu nic. Ale był to taki urywek, gdzie palcem specjalnie pianę dotykałem i pokazywałem, że jest krwawienie. On tak fajnie zbiera, bo on tak jakby właśnie spływa. Spływa tak jakby wypracował, zbiera i zjeżdża. Z reguły te żelowe to właśnie tak przyklei się, wypracuje i trzeba go wzbudzić. A tu nie. On tak jakby dopóki nie wyschnie, to mam wrażenie, on by cały czas pracuje i zjeżdża w dół. Właśnie. I pod tym względem go lubię. Ogólnie lubię nim pracować. Naprawdę jest bardzo przyjemny w pracy produkt. Ale drogi, moją opinię już znasz. Mam nadzieję, że też używałeś tego produktu. Podziel się swoją opinią, jak to u Ciebie wygląda, czy też go uwielbiasz, czy wręcz przeciwnie. Być może u Ciebie on jest naprawdę, tak naprawdę na niskiej półce i cena do jakości jest dramatem. U mnie tutaj, raczej cena do jakości no nie jest jakimś luksusem, no nie oszukujmy się, kurczę, drogi Dejron. Ale mnie naprawdę sprawia mega przyjemność praca tym produktem. Do amatorskiej zabawy, raz od czasu do czasu, wiadomo, nie, a Dionizerem nie atakujemy na okrągło felg, bynajmniej ja. Nie atakuje, więc to nie jest tak, że ja go kupię i powiedzmy dwa tygodnie i nie ma. Nie. To jest moja trzecia butla. Jak potrzebuję i wiem, że muszę użyć, wtedy właśnie używam. Czyli jak wiadomo, jak to w detailingu, robimy z głową. Moją opinię już znasz. Bardzo mnie to cieszy, że wytrwałeś do końca. Standardowo buteleczka, która robi fenomenalną pianę przy cleanerze do mycia opon. Wpisuj komentarz Bildhammer. Jeżeli będziesz pierwszy, dwie butelki lecą do Ciebie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!